Zrobi tam panią senator Barbarę Borys-Danińską. Co państwo robią? Witam pana burmistrza Krzysztofa Zubla. Witam panią dyrektor Dorotę Lutomirską, wicedyrektor Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. Bardzo serdecznie witam pana Grzegorza Okońskiego, dyrektora Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami na Wybrodzie. Witam pana wiceburmistrza Grzegorza Okońskiego. Dzień dobry pani. Nie przestać. Witam radnych dzielnicy Żoliborz. Dyrektorów bibliotek dzielnicowych, gorąco witam. Naszych kochanych czytelników, pracowników biblioteki i wszystkich zaproszonych gości. Jeżeli kogoś pominęłam, to bardzo przepraszam, mam dzisiaj wyjątkową premię. Proszę państwa, biblioteka, w której się znajdujemy, powstała z inicjatywy pana burmistrza Krzysztofa Bugli. I chciałabym może powiedzieć tak krótko, że ta placówka jest dalszą częścią naszej czytelni naukowej, która znajduje się przy Placu Inwalidów 3. Przenieśliśmy tę czytelnię z lokalu wynajmowanego z OWSM-u przy Słowackiego, z zawiedzonych pomieszczeń, do lokalu miejskiego przy Placu Inwalidów 3. Szukaliśmy pomieszczenia na magazyn. Pan burmistrz miał taki pomysł, że oprócz magazynu zorganizujemy jak gdyby taką kameralną czytelnię dla mieszkańców tej okolicy. Za co panu burmistrzowi serdecznie dziękuję. Chciałam również przypomnieć, że 3 lata temu otworzyliśmy nową filię biblioteczną, również z zasobów miasta lokal był. Otworzyliśmy ją przy Mickiewicza 65. Rok później przynieśliśmy czytelnię naukową. W ubiegłym roku o dodatkowy metraż wzbogaciły się biblioteki przy ulicy Śmiałej 24. Stało się to również pretekstem dla wyremontowania tych placówek. Biblioteka wygląda w tej chwili pięknie. Jeżeli ktoś nie był, to zapraszam. Ten lokal i pozostałe lokale, które otrzymaliśmy z zasobów miasta, pozwoliły nam oszczędzać na kosztownych czynszach. Dzięki temu możemy je modernizować. I tak się składa, że co roku modernizujemy jedną z placówek. Za to panu burmistrzowi serdecznie dziękuję. Dzięki tym decyzjom biblioteka dzielnicowa rozwija się nieustannie. Jest w środowisku zauważalna jako instytucja nowoczesna i bardzo ważna dla mieszkańców Żoliborza. Chciałabym również podziękować panu Grzegorzowi Okońskiemu, dyrektorowi Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami, za dotychczasową świetną współpracę i za pomoc przy zagospodarowywaniu kolejnych lokali, które otrzymywaliśmy. Było nam po prostu łatwiej. Tę placówkę zorganizowaliśmy tak, zresztą to jest pomysł pana Macieja Walczyny i Izabeli Sroki, duetu małżeńskich architektów z Żoliborza. Pomyśleliśmy tak, ponieważ Żoliborz jest wyjątkowym miejscem, chcieliśmy również stworzyć tutaj takie wyjątkowe miejsce, na miastkę takiego ogrodu zimowego, w którym znalazłoby się miejsce dla różnych grup wiekowych i użytkowników o różnych zainteresowaniach. Dla internautów zakupiliśmy 3 nowoczesne komputery, stworzyliśmy 3 stanowiska z bardzo szybkim dostępem i nieodpłatnym do internetu. Mamy tutaj również kącik prasowy dla miłośników prasy. Mamy bogaty zbiór multimediów, literatury obcojęzycznej. Dla rodziców z moimi dziećmi urządziliśmy malutki kącik zabaw dla dzieci. I przede wszystkim na zapleczu mamy, o czym wspomniałam, magazyn czytelni książek naukowych. Mam nadzieję, że sugestie pana burmistrza zostały spełnione, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tego pomieszczenia, że będzie ono miejscem bardzo takim pożądanym i bardzo przyjaznym dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Żoliborza. Chcielibyśmy również tutaj organizować imprezy promujące książkę i czytelnictwo w naszej dzielnicy. W ramach współpracy z dyrektorami szkół mamy zamiar przeprowadzać, właściwie kontynuować wykłady dla młodzieży, a także spotkania z ciekawymi ludźmi. Myślę, że będzie to miejsce przyjazne dla każdego, kto do nas tutaj zawita.
Bardzo za to dziękuję, panie burmistrzu. Jeżeli pan się zgadza z zagospodarowaniem tego lokalu, to zapraszam do otwarcia tego lokalu. Ja chciałam jeszcze podziękować pracownikom, którzy pomogli mi organizować tę czytelnię i podziękować państwu za przyjęcie zaproszenia. Bardzo dziękuję. Jeśli można, to ja chciałbym podziękować pani dyrektor, bo jeszcze chwilę faktycznie uwierzę, że to mój pomysł, to przecież nieprawda. No chyba prawda jednak. Ja przyznaję się do tego, że rozpoczynając współpracę 5 lat temu, rozmawialiśmy o rozwoju sieci bibliotecznej na Żoliborzu. I tak się stało. I tak się dzieje i to dzięki pani, dzięki współpracownikom, dzięki dyrektorom instytucji takim jak ZWGM, które pewnie wolałoby przeznaczyć to na jakąś działalność komercyjną, czego wyższego chodzi. Niemniej jednak atmosfera samorządu żoliborskiego powoduje, że coraz bardziej przychylnie otwieramy się na nasze potrzeby, tak? Na potrzeby miasta, na potrzeby mieszkańców, bo to ma być takie miejsce dla mieszkańców, szczególnie, że jesteśmy w takim trochę przez lata, jeśli można w cudzysłowie powiedzieć, zapomnianym fragmencie, czy kawałku Żoliborza, czy też może niedocenianym właściwie, może to jest lepsze określenie. I cieszę się, że takie miejsca powstają, że to miejsce od dzisiaj, mam nadzieję, będzie żyło, ale za to bardzo, bardzo wielkie podziękowanie dla pani dyrektor. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Panią senator i pana do otwarcia. Ja może zanim przetniemy, bo to jest bardzo ważne, przepraszam, odniosę się, ja tylko chciałam parę słów, żeby potem nie zawracać głowy państwu, powiedzieć, że pierwsze wrażenie, jak się wchodzi, w ogóle fantastyczne, bo od razu to pomieszczenie mówi o takiej atmosferze wielkiej przyjaźni dla osoby, która tutaj weszła i takiego klimatu wyłączenia się z tego huku samochodów, tramwajów, wszystkiego, czyli sprzyjające czytelnictwu. A mówię to dlatego, że w Senacie prowadzę zespół popierania rozwoju czytelnictwa, który jest zespołem działającym na rzecz całej Polski. Mamy kadrę. Czytelnia wzbogaci się również łączyła nas chęć rozwoju Polski. Wspomnienia senatorów pierwszej kadencji. Bardzo dziękuję państwu.